Lachowskie poszło na rekord. W budżecie obywatelskim gminy Praszka ich projekt zdobył 2146 głosów i tym samym zdobył pierwsze miejsce. Projekt dotyczył zagospodarowania tego naszego placu wiejskiego plus ogrodzenie tego placu. Zagospodarowanie będzie polegało na tym, że bliżej drogi chcemy zrobić jakiś taki skwer, usiąść sobie na ławeczce, odpocząć. I druga sprawa, chcemy to ten nasz plac troszeczkę ogrodzić. Sołectwo jako jedno z najmniejszych w gminie Praszka stanęło na wysokości zadania. Lachowskie zmobilizowało swoje rodziny i przyjaciół, by zdobyć pieniądze na teren wokół świetlicy wiejskiej. Prosta odpowiedź, dlatego że ludzie widzą, co tutaj się dzieje i nasz sołtys jest też takim fajnym działaczem, że pokazuje to nasze kochane Lachowskie. I no, to po prostu przyciąga tych ludzi. No i co? Internet i wszystko działa, nie? W tegorocznym budżecie obywatelskim mogliśmy głosować tylko na dwa projekty. Zgłosiło się Sołectwo Lachowskie oraz Strojec. Różnica wyniku to ponad 1000 głosów. To wymusza współpracę tych mniejszych sołectw z większymi sołectwami, no bo tu ewidentnie głosowały tu jeszcze inne sołectwa za Lachowskim. W związku z tym myślę, że to jest też taka próba współpracy, nie? No jakąś koalicję zawiązują w tym roku na tego, w przyszłym roku na inne sołectwo. To był budżet o 50 tysięcy złotych, przy czym tu no, należy cały czas pamiętać, że to są środki gminne i dalej są wydawane przez gminę, ale na potrzeby tego sołectwa. Na zadanie Sołectwo Lachowskie otrzymało 50 tysięcy złotych z budżetu obywatelskiego gminy Praszka. Według zasad musi być zrealizowane do końca przyszłego roku. Miejmy nadzieję, że już niebawem będziemy mogli cieszyć się z nowej przestrzeni na Placu Sołeckim.